pani Maria Jolanta Pierzchała, kobieta politycznie odpowiedzialna, Partia Kobiet na listach SLD. Witam serdecznie. Tak, rzeczywiście występujemy jako Partia Kobiet na listach SLD. Wynika to bezpośrednio z tego, że zostało już 3 lata temu zawarte porozumienie, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, o wybory samorządowe, do Europarlamentu i konsekwentnie teraz do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Porozumienie to zostało zawarte na szczeblu centralnym, czyli pomiędzy przewodniczącym SLD Grzegorzem Napieralskim, a naszą przewodniczącą Iwoną Piątek. Co panią sprowadza do Grudziądza? Została pani tutaj zaproszona, tak? Tak, do Grudziądza zostałam zaproszona, dlatego że otrzymałam poparcie Polskiego Związku Ogrodów Działkowych w okręgu toruńsko-wocławskim i w związku z tym spotykam się z tymi środowiskami, które udzieliły mi poparcia i dlatego będę teraz uczestniczyła w spotkaniu prezesów ogrodów działkowych w Grudziądzu, a zaproszenie wystosował do mnie prezes okręgu toruńsko-wocławskiego, pan Ryszard Chodnicki. Kampania cały czas jeszcze trwa, już końcówka. Jakie miasta pani odwiedziła? Z jakimi grupami społecznymi się pani spotykała? Proszę państwa, ja identyfikuję się z bardzo dużą liczbą grup społecznych czy też zawodowych, dlatego że po pierwsze zawodowo jestem związana od 32 lat z edukacją, czyli sprawy edukacji są mi bardzo bliskie, dlatego bardzo bolą mnie jakiekolwiek cięcia budżetowe w tej sprawie. Uważam, że edukacja to jest podstawa bytu społeczeństwa. Tak jak już wcześniej wspomniałam, również otrzymałam rekomendacje z Polskiego Związku Ogrodów Działkowych, więc z ogrodami działkowymi związane są rodziny. Uczestniczyłam w drugim kongresie działkowców w Warszawie, wcześniej uczestniczyłam też właśnie w Toruniu, tam też spotkałam się z prezesami, kiedy było wręczenie sztandaru dla Torunia, kolejnego sztandaru w naszym okręgu i tam też rozmawialiśmy z problemami, które dotyczą działkowców, ale nie tylko działkowców, bo przecież na działkach wychowały się i bywają całe rodziny, całe pokolenia, czyli to są naprawdę sprawy bardzo ważne społeczeństwa, bytu, bezpieczeństwa. Dodatkowo także mam rekomendacje z organizacji kobiecych, takich jak Demokratyczna Unia Kobiet, tak jak Amazonki i wiele innych, czyli środowiska kobiece i ich problemy też są mi bardzo bliskie. Sama jestem kobietą, sama jestem matką, żoną, córką jednocześnie i babcią, czyli te wszystkie role społeczne kobiet są mi znane i problemy dotyczące kobiet są mi bardzo bliskie. Ostatnio właśnie przystąpiłam do takiego komitetu obywatelskiego 3 razy tak dla kobiet, żeby zbierać podpisy pod projektem obywatelskim liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. To nie znaczy, że jestem za aborcją. Generalnie jestem przeciw aborcji, ale uważam, tak jak i większość moich koleżanek z Partii Kobiet, uważamy, że to kobieta powinna decydować o swoim ciele i problemy bezpośrednio związane z życiem, czyli z in vitro, z dostępem do antykoncepcji, do edukacji seksualnej. To są naprawdę sprawy bardzo ważne, które powinny już być analizowane od samego początku, czyli od wieku szkolnego poprzez życie dorosłe i to kobiety powinny o tych sprawach decydować. Dodatkowo także jestem żoną oficera, wprawdzie w stanie spoczynku, majora, czyli środowisko wojskowe też mi jest tutaj bardzo bliskie. Wcześniej uczestniczyłam w Chełmie, właśnie w spotkaniu też na ogrodach działkowych i tam też rozmawiałam o tych problemach rodzin wojskowych. Czyli jak państwo widzą, z wieloma środowiskami mam do czynienia, wiele środowisk reprezentuję i generalnie można powiedzieć, że wszystkie sprawy dotyczące obywatela są mi naprawdę bardzo bliskie. Sprawy kobiet, sprawy wojskowości, że tak powiem w dużym uproszczeniu. Co jeszcze panie i państwo chcieliby w przyszłym parlamencie wnieść od siebie, jakie postulaty kierować?
No, tak jak już wcześniej powiedziałam, wszystkie priorytety, wszystkie środowiska są mi bardzo bliskie i w tej chwili trudno mi powiedzieć, że skupię się tylko na edukacji, skupię się tylko na ochronie zdrowia, czy też na problemach gospodarczych. Generalnie nie godzę się z tym, żeby państwo oszczędzało na obywatelach. Uważam, że polityka powinna być tak prowadzona, żeby nie spychać wszystko na barki obywatela. Nie oszczędzać na obywatelach, zapewniać mu bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, czyli stabilizację zarówno bytową, gospodarczą, jak i opiekę zdrowotną. Ta opieka zdrowotna jest bardzo ważna, czyli z opieką zdrowotną jest związane małe dziecko, jest kobieta, która ma urodzić to dziecko, ale z opieką także związani są ludzie starzy, którzy są zależni od nas, osób sprawnych. Czyli uważam, że jestem w stanie wszystkie te środowiska reprezentować, bo osobiście znam te wszystkie problemy. Jeszcze tak dopytam, na czym polegało to porozumienie państwa z SLD? Czy to jakoś parytetowo, miejsca na listach we wszystkich okręgach, czy w jaki sposób to się rozłożyło? Jeśli chodzi o to porozumienie, to generalnie no wiadomo, że SLD też musiało spełnić określone warunki. Te określone warunki dotyczyły miejsc, tych miejsc znaczących, jak to mówią wyborcy, biorących, to są trzy takie miejsca dla członków zarządu, ale też i na dalszych miejscach, na ostatnich, na środkowych są członkinie Partii Kobiet. No a warunkiem, które SLD musiało spełnić, to było zapisanie także naszych haseł programowych i one generalnie, te hasła programowe się pokrywają, bo może wcześniej nie wspomniałam, dlatego że tych problemów jest bardzo dużo, ale także jesteśmy za uregulowaniem spraw związków partnerskich, bo przecież żyjemy w społeczeństwie i widzimy, że wiele osób ma nieuregulowane te sprawy małżeńskie, wiele dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich i sprawa dziedziczenia, pochówków, wspólnego konta, odpisu od podatków też jest sprawą bardzo ważną i nie można o tym zapominać. My jako Partia Kobiet generalnie też i ja osobiście, mimo że jestem katoliczką, występujemy za rozdziałem Kościoła od państwa, bo uważamy, że Kościół został jako instytucja powołany zupełnie do innego celu. To nie znaczy, że walczymy z Kościołem. Wcale to nie jest prawda, bo gdybyśmy rzeczywiście byli postrzegani wszyscy jako społeczeństwo katolickie, to wystarczyłby nam katechizm i praktycznie parlament nie musiałby istnieć, ani żadne ustawy, czyli ile byśmy zaoszczędzili pieniążków. Ja i moje koleżanki generalnie jesteśmy przeciwne temu, żeby oszczędzać na obywatelowi. To państwo i tylko i wyłącznie państwo powinno nam zapewnić to bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałam, na poziomie edukacji, na poziomie zdrowia. Nie godzimy się także, żeby nasi żołnierze byli wysyłani do Afganistanu, bo oni są tam agresorami, jakbyśmy to nie nazywali. Oni tam wkraczają do obcego państwa, ingerują w politykę tego państwa i my też się też na to nie godzimy. Chcemy, żeby te pieniążki były przeznaczane bezpośrednio dla obywatela, a nie żeby nasi żołnierze tam ginęli, tracili zdrowie i żeby matki, żony po nich płakali. Ostatnie dni kampanii. Gdzie ostatni dzień zamierza pani spędzić? Na jakimś spotkaniu? Proszę państwa, jutro jest rzeczywiście ostatni dzień kampanii i ten dzień już mam od dawna zaplanowany na spotkanie z sekcją emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tam się właśnie z nimi spotkam na uroczystym obiedzie z okazji Dnia Edukacji i będziemy tam rozmawiać właśnie o sprawach edukacji, o sprawach pracowników, bo przecież Związek Nauczycielstwa Polskiego to nie są sami nauczyciele, to są także pracownicy administracji, obsługi i oni też borykają się z różnymi problemami, tak? Bo
problem oszczędzania na edukacji to nie jest tylko problem zamykania szkół, zwiększania liczby uczniów w klasach, ale to jest także problem szerszego rzędu, że państwo od góry, jak gdybyśmy wzięli wszystkie dziedziny życia, które nas dotyczą, spycha wszystko na barki społeczeństwa. My ponosimy koszty tego i oczywiście chętnie uczestniczymy. Ja chciałam wspomnieć, że chętnie wspomagam wszelkie akcje charytatywne i sama osobiście mam kupionych 5 złotych serduszek z Orkiestry Świątecznej Pomocy. One zostały już kupione dla moich wnuków, które rosną, i żeby zaszczepić im właśnie tą ideę pomocy, niesienia pomocy, wolontariatu, ale to przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby państwo ciągle do obywatela wyciągało rękę i grało na jego uczuciach. Uważam, że pewne funkcje, które zostały przypisane państwu, państwo powinno te funkcje wypełniać, dlatego mamy prawo wyborcze. Kobiety nie aż tak dawno uzyskały to prawo wyborcze. Proszę pamiętać o tym, że kobiety w innych państwach nie mogą głosować. My możemy głosować. Dlatego naprawdę zapraszam, żebyśmy wszyscy 9 października spotkali się przy urnach wyborczych, dokonali właściwego wyboru i żebyśmy w poniedziałek obudzili się z satysfakcją, że wypełniliśmy obywatelski obowiązek, dokonaliśmy prawidłowego wyboru i możemy być zadowoleni z tego, co zrobiliśmy, i patrzeć szczęśliwie, czy też z nadzieją w przyszłość. Uzyskała pani tytuł Włocławianka roku 2010, tak? Tak, proszę państwa, dlatego że ja w społeczności lokalnej nie istnieje rok. Ta moja praca społeczna jest oczywiście związana z pracą zawodową, ale tą społecznikowską pasję mam od dawna. Od dawna współpracuję z organizacjami. Było to rzeczywiście dla mnie szczególne wyróżnienie, bo 50% uzyskanych głosów przez całą listę, znaczy ze 100% uzyskanych głosów ja uzyskałam 50. Przepraszam, a kto przyznaje ten tytuł? Ten tytuł to był taki plebiscyt przyznawany przez Radio Gra. Radio Gra na antenie ogłosiło ten plebiscyt. Można było poprzez SMS-y właśnie głosować, brać udział w tym plebiscycie i ja uzyskałam 50% tych głosów. To było potwierdzeniem tego, że społeczność lokalna akceptuje moje działania. Chciałam też wspomnieć właśnie, że we Włocławku po raz drugi w tym roku odbył się Festiwal Kobiet. Kobiety potrafią. Dwa lata temu zawiązałam koalicję Kobiety dla Włocławka, w skład której weszła przewodnicząca Rady Powiatowej. Weszła wtedy radna, a aktualnie pani wiceprezydent Włocławka. Weszła także prezeska Amazonek i ja. Celem powołania tej koalicji było pokazanie różnych środowisk kobiecych, zareprezentowanie ich na forum miasta i jednocześnie pokazanie, że kobiety potrafią być razem, że mogą działać bez względu na opcje polityczne, dlatego że w tym festiwalu brały także koleżanki, które nie mają tylko zapatrywań lewicowych, jak ja generalnie mam zapatrywanie lewicowe, poglądy lewicowe, ale brały także koleżanki z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u, czyli jeśli jest jakieś działanie na terenie miasta, to ja swoją osobą potrafię zmobilizować moje koleżanki, moich znajomych, moich przyjaciół, że cel się liczy i nie patrzymy wtedy na ideologię, na to, pod jakimi sztandarami tam wcześniej byłyśmy. Ważny jest cel i ten cel osiągamy i myślę, że to właśnie na terenie miasta Włocławka nam się bardzo udaje. Czyli już w najbliższą niedzielę, można by powiedzieć w dużym skrócie, kobiety do urn. O tak, dlatego że nie będę tutaj dyskryminowała mężczyzn. Oczywiście apeluję, żeby mężczyźni też poszli do tych urn i na pewno pójdą. Oni na pewno pójdą. Chciałam przypomnieć też, że jestem w Radzie Programowej Kongresu Kobiet. Ostatnio odbył się ten 3. Europejski Kongres Kobiet i cały czas sprawy kobiet, właśnie udziału w polityce są bardzo
bardzo ważne. Jeśli my nie weźmiemy same spraw w swoje ręce, a w tym układzie 9 października nie weźmiemy do rąk długopisów i nie zadecydujemy, nie podejmiemy właściwych decyzji, no to znowu będzie tak, że to mężczyźni będą decydowali za sprawy dotyczące bezpośrednio kobiet. Dlatego serdecznie zapraszam kobiety, mężczyzn, młodzież, żeby skorzystali z tego właśnie prawa zdobyczy demokracji, poszli zagłosować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu i życzę trafnych wyborów i oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, zachęcam do głosowania. Dziękujemy. Jestem mężem pani Marii Pierzchały, kandydatki do Sejmu z listy SLD reprezentującej Partię Kobiet. Jestem za tym, aby kobiety w większym stopniu brały udział w wyborach oraz były więcej wybierane. Uważam, że niejednokrotnie lepiej by rządziły niż mężczyźni.